czcigodni księża, biskupi, drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, szanowny panie konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz ze swoimi współpracownikami, umiłowani bracia i siostry. Ufam, że z wielką radością stajemy dzisiaj przy ołtarzu naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby pochylić się w naszym diecezjalnym wieczerniku nad tajemnicą cudownej przemiany chleba w ciało i wina w krew naszego Zbawiciela. Z miłością więc i wdzięcznością wszystkich pozdrawiam, zwłaszcza zaś was, drodzy kapłani, którzy podobnie jak i ja wspominacie Dzień Święty, dzień namaszczenia naszych dłoni, by mogły błogosławić imię Boga, udzielać sakramentów świętych i trzymać najświętsze ciało Syna Bożego. Stajemy pełni wdzięczności za dar powołania i przypominamy sobie słowa Jezusa, które najdobitniej charakteryzują nasze wybranie i posługę. Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Postawmy więc sobie pytanie, czym jest ta przyjaźń? Przyjaźń, moi drodzy, jest jednością myślenia i woli. Przyjaźń, którą On mnie obdarza, oznacza, że mam starać się coraz lepiej Go poznawać poprzez Pismo Święte, sakramenty, spotkanie na modlitwie, poprzez osoby, które przychodzą do mnie i które On do mnie posyła. Przyjaźń nie jest tylko znajomością, lecz jest przede wszystkim wspólnotą woli, która dorasta do owego tak, oznaczającego przylgnięcie do woli Zbawiciela. W ten sposób możemy powiedzieć, że nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Dlatego w tym szczególnym dla nas dniu niech będzie nam wolno prosić. Panie, pomóż mi coraz lepiej Cię poznawać. Pomóż mi coraz bardziej jednoczyć się z Twoją wolą. Pomóż mi przeżywać moje życie nie dla siebie samego, ale przeżywać je razem z Tobą dla innych. Pomóż mi stawać się coraz bardziej Twoim przyjacielem. Wspaniałym dopełnieniem słów Jezusa o przyjaźni jest mowa o winnym krzewie. Pan bowiem łączy obraz winnego krzewu z zadaniem powierzonym uczniom. Przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Zatem pierwszym zadaniem, jakie powierza uczniom, przyjaciołom, jest wyruszenie w drogę. Przeznaczyłem was na to, abyście szli. Słychać tu zarazem także słowa Zmartwychwstałego skierowane do Jego uczniów, którymi święty Mateusz kończy swoją Ewangelię. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Pan wzywa nas, abyśmy pokonali granice środowiska, w którym żyjemy, abyśmy nieśli Ewangelię w świat innych, aby przeniknęła wszystko i dzięki temu świat otworzył się na Królestwo Boże. To może nam przypominać, że sam Bóg wyszedł z siebie, zrezygnował ze swojej chwały, aby nas szukać, aby przynieść nam swoje światło i swoją miłość. Przezwyciężając lenistwo, które przywiązuje nas do samych siebie, zechciejmy pójść za Bogiem, który wyrusza w drogę, aby wejść w świat poprzez naszą posługę głoszenia i szerzenia Królestwa Bożego. Umiłowani bracia i siostry, czytania dzisiejszej liturgii mówią nam o namaszczonych. Są nimi sługa Jahwe u Izajasza
Król Dawid i Jezus nasz Pan. Wspólne dla nich wszystkich jest to, że namaszczenie, które otrzymują, ma namaścić wierny lud Boży, którego są sługami. Ich namaszczenie jest darem dla wszystkich. Bardzo pięknym obrazem namaszczenia dla wszystkich są słowa psalmu. Jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, który spływa na brzeg jego szaty. Obraz olejku, który się rozlewa, spływa z brody Aarona aż na kraj jego świętych szat, jest obrazem namaszczenia kapłańskiego, które za pośrednictwem pomazańca dociera aż po krańce wszechświata, czego symbolem jest szata Aarona. Jednym z symboli stroju arcykapłańskiego Starego Przymierza są imiona synów Izraela wyryte na onyksowych kamieniach zdobiących na ramienniki efodu. Oznacza to, że kapłan bierze na swe ramiona powierzony sobie lud i niesie jego imiona wypisane w sercu i w imieniu tego narodu staje przed Bogiem z modlitwą dziękczynienia, uwielbienia i przebłagania. Dobrze byłoby, gdybyśmy i my z podobną świadomością nakładali na siebie nasz ornat, odczuwając na ramionach i w sercu ciężar i oblicze naszego ludu wiernego, naszych świętych i naszych męczenników. Cenny olejek namaszczający głowę Aarona nie tylko skrapia jego osobę, ale rozlewa się i dociera do krańców świata, do tych miejsc, gdzie stają nasze kapłańskie stopy. Namaszczenie bowiem nie jest po to, aby skrapiać nas samych. Dobrego kapłana poznaje się po tym, jak namaszczony jest jego lud. W takim to kontekście mamy więc dzisiaj obowiązek dokonać wielkiego rachunku sumienia z tego, co zrobiliśmy z namaszczeniem naszych dłoni, co uczyniliśmy z naszej kapłańskiej drogi i jakimi jesteśmy pasterzami. Mamy obowiązek zapytać siebie, jaki znak świętości widzą w nas nasi wierni i czy spotykając się z nami, doświadczają zawsze obecności Jezusa, w imię którego stajemy przed ludem. Ten rachunek sumienia jest nam potrzebny, ponieważ osobowość kapłana musi być wyraźnym znakiem i drogowskazem. Ludzie, spośród których kapłani są wzięci, chcą znajdować w nich tego rodzaju znaki i mają do tego pełne prawo. Święty Jan Paweł II, którego 40. rocznicę wyboru na stolicę apostolską będziemy obchodzić za kilka miesięcy, bardzo wyraźnie o tym mówił, wskazując, że Kościołowi potrzebny jest kapłan świadomy sensu swojego kapłaństwa, głęboko wierzący, odważnie wyznający swoją wiarę, żarliwy w modlitwie, przekonujący w nauczaniu, umiejący służyć, wdrażający w swe życie program 8 błogosławień, miłujący bezinteresownie, szczególnie najbardziej potrzebujących. Dobry kapłan musi być blisko ludzkich spraw. Drodzy bracia i siostry, proszę was dzisiaj, którzy wraz z kapłanami uczestniczycie w dzisiejszej liturgii, bądźcie blisko waszych kapłanów z miłością i modlitwą, aby zawsze byli pasterzami według serca Bożego. Wspierajcie ich wysiłki duszpasterskie, włączajcie się aktywnie w życie parafii, mając w świadomości, że Kościół to wspólnota. Wraz z kapłanem bierzcie odpowiedzialność za jego rozwój i podejmujcie troskę o jej utrzymanie. Błogosławcie siebie wzajemnie dobrym słowem i czynem. Módlcie się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby nie zabrakło naszemu Kościołowi szafarzy świętych sakramentów. Drodzy kapłani,
Za chwilę odnowimy swoje przyrzeczenia. Proszę więc Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, aby dokonał w nas odnowienia Ducha Świętości, z jakim zostaliśmy namaszczeni w Dniu Święcy Kapłańskim. Niech odnowi się nasze namaszczenie w sercu, abyśmy byli solą ziemi, światłem dla świata, aby nikt przy nas nie utracił wiary i nie zagubił się.